Dobry wieczór, kochani, witam Was serdecznie. Ponieważ zaczynałam bardzo długo na tym kanale, każdy filmik słowami dzisiaj jest któryś tam z kolei dzień mojego wyzwania NoFap, to pomyślałam sobie, że zawsze jak będę nagrywać, to będę sobie sprawdzać, który to jest dzień, jeżeli będę miała taką możliwość. I sprawdziłam dzisiaj, i to jest, kochani, 143 dzień na NoFapie. I jest to w ogóle specjalny dla mnie dzień, bardzo, ponieważ po pierwsze, jutro mam urodziny. Po drugie, jest to bardzo fajny dla mnie dzień energetycznie i taki obfitujący w miłe doznania. I dzisiaj miałam też pewną bardzo inspirującą rozmowę w ciągu dnia. I ta rozmowa właśnie zainspirowała mnie do nakręcenia dzisiejszego filmu. Tematem dzisiejszego filmu będą tolerancje krzyżowe. Co oznacza w ogóle słowo tolerancja w farmakologii czy też w terapii uzależnień? Słowo tolerancja oznacza, że z czasem, kiedy zażywamy daną substancję farmakologiczną lub też jakiś lek albo narkotyk, albo poddajemy się działaniu silnego bodźca, to z biegiem czasu, kiedy używamy tego stymulanta, potrzebujemy coraz większej dawki danej substancji albo coraz intensywniejszego, silniejszego bodźca, aby osiągnąć ten sam efekt zadowolenia, powiedzmy, tą samą satysfakcję, czy też ulgi, tak? Bo to jest jak gdyby w przypadku środków farmakologicznych jest to ulga i w przypadku uzależnień w zasadzie też jest to uczucie ulgi u osób uzależnionych od objawów odstawiennych. Także wiemy już, co to znaczy tolerancja. Tolerancja krzyżowa, co to jest? Może zacznę od takiej definicji z Wikipedii. Dwie substancje wykazują względem siebie tolerancję krzyżową, jeśli rosnąca z czasem tolerancja jednej z nich powoduje także wzrost tolerancji drugiej substancji. Na przykład osoba uzależniona od morfiny po przejściu na heroinę nie będzie mogła skutecznie się odurzać standardowymi dawkami heroiny, takimi, które są wystarczające dla osób nieuzależnionych. No i co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza również to, że jeden rodzaj stymulacji, takiej intensywnej stymulacji, może sprawić, że będziemy również, dana osoba będzie również bardziej skłonna zażywać innej substancji albo poddawać się innemu rodzajowi stymulacji silnej. Czyli będzie sięgać po inne intensywne bodźce, takie jak na przykład narkotyki, hazard, alkohol, niezdrowe jedzenie, lekkomyślne zakupy. Dzieje się tak dlatego, że stymulacja, intensywna, silna stymulacja uruchamia układ nagrody, tak zwany ośrodek przyjemności. Co to jest w ogóle ten układ nagrody, ten ośrodek przyjemności? To jest taki jakby taki zbiór struktur mózgowych, który jest odpowiedzialny za sterowanie, powiedzmy, motywacją i kontrolą zachowania u ludzi. I kluczową rolę w aktywacji tego układu nagrody odgrywa dopamina. Zatem osoba uzależniona
od seksu na przykład, może okazać się, że ma ona również skłonność do innych takich silnych stymulantów, czyli do innych zachowań uzależniających, takich na przykład jak hazard czy alkohol albo narkotyki rekreacyjne. Jest to udowodnione naukowo. Naukowcy zbadali grupę nastolatków i okazało się, że nastolatki, które są aktywne seksualnie, częściej sięgają po narkotyki rekreacyjne niż nastolatki, które nie rozpoczęły jeszcze współżycia. Oczywiście można tutaj polemizować, że tutaj też w grę wchodzi wychowanie, środowisko itd., itd., ale podobne zachowania zostały przeprowadzone na chomikach. Okazało się, że chomiki, które nie są jeszcze aktywne płciowo, mniej chętnie sięgają po amfetaminę niż chomiki, które są już aktywne płciowo. Tak, i okazuje się, że kontakty seksualne uwrażliwiają jak gdyby te ścieżki w mózgu, którymi podróżuje sobie dopamina. To znaczy, im więcej mamy kontaktów seksualnych, tym więcej dopaminy produkuje organizm. Podobnie jak seks działają różne inne substancje uzależniające. Między innymi podobnie działa cukier. No właśnie, i dlatego bardzo ważne jest na NoFapie, aby nie sięgać po te inne uzależniające substancje, ale też naturalne jest, że organizm będzie się ich dopominał i w pierwszym jak gdyby odruchu będziemy po nie sięgać, więc ważne jest aby obserwować siebie, uwrażliwić się na to i zauważyć to, że my mamy tę tendencję zwiększoną do sięgania po inne substancje uzależniające. W moim przypadku jest to cukier. No i tutaj muszę się bardzo pilnować, obserwować, żeby nie ulegać właśnie tym ochotom, tym takim wzmożonej ochocie, chęci na cukier. Podobno jest tak, że osoby, które nie są od niczego uzależnione, idąc na spacer, no to widzą ludzi, kwiaty, drzewa, psy i tak dalej, widzą otoczenie. Natomiast alkoholicy widzą wszędzie bary. Widzą osoby spożywające alkohol, na przykład na ławce. No, mamy te receptory uwrażliwione na odbiór innych bodźców. Ja z kolei, kiedy idę na spacer, często widzę po prostu cukiernie, piekarnie, lody i tak dalej. Muszę bardzo, bardzo uważać, żeby przekierować swoją uwagę właśnie na coś innego, na przyrodę, na ludzi, na to, żeby właśnie cieszyć się, czerpać tę przyjemność z takich źródeł, które nie powodują tego wyrzutu dopaminy, tego szybkiego poczucia ulgi. Ponieważ osoba uzależniona znajdzie krótkotrwałą ulgę od objawów odstawiennych, na przykład w intensywnej stymulacji seksualnej, w hazardzie czy też w kokainie, bo wszystkie te bodźce czy też substancja kokaina, w przypadku kokainy, powodują wyrzut dopaminy. Więc ten układ nagrody, on przypomina taki eskalujący roller coaster, taką kolejkę górską, która będzie nas napędzać
w poszukiwaniu przyjemności i ona będzie sprawiała, że my będziemy szukać coraz bardziej intensywnych bodźców, żeby zapewnić sobie tę przyjemność, a jednocześnie sprawia, że jesteśmy krótkowzroczni i że nie możemy zobaczyć tego, że tak naprawdę te coraz silniejsze bodźce, te hiperstymulanty sprawiają, że my pozostajemy finalnie głęboko nieusatysfakcjonowani. I o tym śpiewali już Rolling Stonesi w piosence I Can't Get No Satisfaction. No kto, kochani, zapewniał sobie więcej stymulacji intensywnej niż gwiazdy rocka? Tam przecież było wszystko: imprezy, alkohol, narkotyki, seks. A jednak nie mogli znaleźć tej satysfakcji. To jest właśnie ten zdradliwy napęd, który prowadzi nas w ślepy zaułek, tak naprawdę, który sprawia tylko, że czujemy się wyczerpani, nieszczęśliwi, nieusatysfakcjonowani i finalnie prowadzi do różnych zaburzeń, często do depresji i do problemów życiowych. W przeciwieństwie do tych takich właśnie wysokodopaminowych hiperstymulantów, które powodują u nas szybkie uruchomienie tego układu nagrody, interakcje społeczne, czy też czuły dotyk, na przykład przytulenie się, czuły dotyk, który nie ma w sobie takiej drapieżności, pożądliwości, również uruchamiają ośrodek nagrody, ponieważ również sprawiają nam przyjemność, również sprawiają, że my czujemy się dobrze. Natomiast te stymulanty, również nazwijmy to, które nie są hiperstymulantami, karmią nas i jakby są na tyle dla nas kojące i karmiące, że działają dokładnie wprost przeciwnie do tego, co robią nam te skoki dopaminowe, czyli sprawiają, że będziemy mieli mniejszą chęć na szukanie nagrody w tych szkodliwych substancjach, nazwijmy to. Tak. Do czego ja dążę w ogóle? Co chciałabym Wam pokazać dzisiaj? Co jest dla mnie no, ewidentne już w tej chwili? Chciałam Wam pokazać, że ta silna stymulacja seksualna, czyli orgazm, jest po stronie tego haju dopaminowego, jest po stronie tych szkodliwych substancji, narkotyków, alkoholu, hazardu, wszystkiego tego, co rujnuje nam życie tak naprawdę. Podczas gdy relacje międzyludzkie, więź, przyjaźń, miłość, czuły dotyk również seks, typu karetca, tak, święta seksualność, jest ten rodzaj przyjemności, który nas karmi, który nas wzmacnia, który nas uodparnia na sięganie po to, co jest dla nas szkodliwe. Niski poziom dopaminy zresztą wiąże się z lękiem społecznym i udowodnione jest, że osoby, które często się masturbują, mają niski poziom dopaminy właśnie. Czyli uwaga, kochani, ponieważ nawyk częstej masturbacji może prowadzić do tego, że będziecie mieli mniejszą chęć na to, żeby wychodzić do ludzi, żeby mieć zdrowe kontakty towarzyskie, a zatem, żeby karmić siebie na tyle, aby być bezpiecznym, aby być chronionym przed tymi
wszystkimi negatywnymi, uzależniającymi przyjemnościami, przed tym rodzajem przyjemności. A już Freud stwierdził, że uzależnienie od masturbacji jest bliskie serca wszystkich uzależnień. I ja bym się posunęła dalej i powiedziałabym, że osiągnięcie tak naprawdę równowagi w naszych zachowaniach seksualnych, które ja osobiście widzę jasno w świętej seksualności, w karetce, jest drogą, najkrótszą drogą do uwolnienia się od wszelkich uzależnień. Czekam na Wasze komentarze, powiedzcie, jak to czujecie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Sadnam.